Operacja styl Dzień dobry, Agata Ciechanowska. Dzisiaj przeniesiemy się do przeszłości, do świata międzywojnia. Moim dzisiejszym gościem jest Magdalena Idem, reporterka, redaktorka związana z modą drugiej RP. Witam cię. Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło. Jesteś doktorantką w Instytucie Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej UJ-u. Czy mogę się domyślać, że Twoja rozprawa doktorska jest związana z modą dwudziestolecia, czy niekoniecznie? Nie, nie jest zupełnie z nią związana. Moja rozprawa doktorska dotyczy zmian, jakie zachodzą mniej więcej od 1989 roku w prasie kobiecej. A od kiedy takie zainteresowanie modą, które publikujesz na swoim Instagramie? Mhm. Czy tak pojawiło się nagle, czy tak kiełkowało jakby przez lata i tak dojrzewałaś do mhm. tego? Wiesz, to ja zajmowałam się modą historyczną w kontekście mediów, historycznych, mediów kobiecych na moim magisterium i wcześniej na licencjacie. I potem też trochę pisałam, o tym do różnych mediów ogólnopolskich, więc siłą rzeczy jakoś te moje zainteresowania promieniowały też na ten okres wcześniejszy. No i z czego wykluła się trochę ta książka, którą napisałam? Przede wszystkim ona i całe to moje zainteresowanie wzięło się od prasy. No, taka jest prawda, od prasy kobiecej, właściwie tuż powojennej, ale żeby ją zrozumieć, to jak funkcjonowały media w tym okresie. Powiedzmy, że w latach 40. i 50. wydaje mi się, że nie da się tego tak do końca zrozumieć bez kontekstu międzywojennego. No i dopiero jak zaczęłam się wczytywać w te pisma archiwalne międzywojenne, no to. Przyszedł, e, przyszło też to zainteresowanie modą, chociaż też wydaje mi się, że to tak nie do końca stanowiło jakąś, jakieś takie, jakiś taki wynik mojego zainteresowania prasą kobiecą, ale też w ogóle interesowałam się modą w takim specyficznym kontekście. Wydaje mi się, że to jest też powiązane z takim motywem osobistym, bo ja jako dziecko spędzałam bardzo dużo czasu z moją babcią i z moją ciocią, które przez praktycznie pół swojego życia pracowały w zakładach e, włókienniczych i one tematem mody bardzo się interesowały, ale w kontekście właśnie wytwórstwa, wytwórstwa odzieży, wytwórstwa tkanin ten temat zawsze się przebijał u nas w rodzinie, więc byłam też zawsze urażliwiona trochę na te tematy, więc myślę, że to taki suma kilku jakichś czynników różnych. A co ci tak inspiruje w tym okresie międzywojnia między innymi, no i też tych czasów powojennych, jak wspominałaś? Przede wszystkim różnorodność i to, że jeśli chodzi z tego systemu prasowego, którym ja się zajmuję, właśnie w nurcie międzywojennym, w tym kontekście międzywojennym, wypływa taka, mam wrażenie, ważna. Ważny taki motyw podziału mediów nad elitarystyczne i media bardziej takie uspołecznione, bardziej skierowane do powiedzmy, że masowego odbiorcy, nie tylko tego uprzywilejowanego. I wydaje mi się, że jakby nurty, w których rozwija się dziennikarstwo i w ogóle system opowiadania o społeczeństwie, Kształtujący się wówczas, w pewnym sensie promieniuje na nas i teraz. I w ogóle ten motyw okres dwudziestolecia jest szalenie dla mnie ciekawy właśnie przez te podobieństwa. Trochę to jest paradoksalne, bo jest tyle podobieństw i różnic, ale te podobieństwa, które można odnaleźć między latami dwudziestymi, tymi ówczesnymi, a aktualnymi, no, są fascynujące. Powtarzalność historii, możliwości porównywania tego, bardzo fascynuje mnie i inspiruje, bo o to pytałaś, to jak te pisma wyglądały. I wydaje mi się, że każdy, kto w jakiś sposób interesuje się modą i zerknie do jakiegoś archiwum cyfrowego, zacznie kartkować magazyny, które się wówczas ukazywały, no chociaż na chwilę się zatrzyma. Więc tak, no, to jest cały czas opowieść o dziennikarstwie, o mediach, o historii mediów w moim przypadku. Bo też właśnie miałam pytać, i też wspomniałaś o tym, o powrocie mody, czyli można powiedzieć, że w jakimś stopniu ta moda mhm. lat 20., -tych, 30. -tych powraca dzisiaj po prostu, że jakoś czy my jakoś czerpiemy z tej mody i przekształcamy ją jakby na dzisiejszą modę, ale w takim swoim stylu, ale jednak ma jakieś zachaczenie w tych latach. No wiesz co na pewno, no, moda cały czas się powtarza, tak? Ona funkcjonuje w takich nurtach, w narracjach, które, sinusoidalnych, tak? Mhm. W, więc więc no, z pewnością tak jest. No, wydaje mi się też, że w kontekście tych lat dwudziestych, no to wtedy powstało wiele takich znaczy może nie powstało, tylko możemy mówić o tym, że rozpoczęły się jakieś takie funkcjonowanie pewnych takich kontekstów w modzie, które potem były powielane. No, na przykład, nie wiem, kult młodości. Tak? To jest coś, co jest absolutnie. Jakby początek tego możemy obserwować w latach 20, xx wieku, tak? Nie wiem, manię muzyczną i jej wpływ na to, jak moda była kształtowana, jak funkcjonowała w ogóle. No i też na pewno nawiązania do sztuki w modzie, nawiązania do mody w sztuce również, bezpośrednie przekładanie malarstwa na, na modę. No to są jakieś takie motywy, którymi współcześnie również operujemy, prawda? Nawet nie chodzi o samą powtarzalność konkret, konkretnych krojów czy trendów, ale mam wrażenie, że też właśnie takich konkretnych sposobów opowiadania o rzeczywistości, które, kształtuje, które, które możemy opowiadać o tej rzeczywistości przez narzędzia mody. Też jestem ciekawa, bo założyłaś konto na Instagramie już mhm. kilka lat temu. W sumie w styczniu będzie taka rocznica, bo to 23 stycznia, no. jeżeli dobrze pamiętam. Już nie pamiętam nawet. No. I czy to było z zamysłem takiego propagowania właśnie tej mody? Yy, dawnej, nie, czy to tak znaczy, po prostu samo wyszło? To znaczy, yy, tak na serio, zaczęłam się nim zajmować jako. No, dopiero jak wydałam książkę, dlatego że po prostu stwierdziłam, że tyle historii gdzieś w procesie redakcyjnym mi tam umknęło. Nagromadziłam tyle różnych informacji, których nie byłam w stanie w ogóle wykorzystać w książce. Mam wrażenie, że wykorzystam ją w kolejnej. Odkryłam właśnie w obrębie tego wątku tak dużo różnych ciekawych kontekstów, różnych ciekawych historii. Że nie chciałam jako, w jakiś sposób tego utracić, udało mi się zawrzeć, a też nie mogłam głównie na tym oprzeć książki, bo wtedy ona nie byłaby taka przekrojowa, a to, takie miałam zamierzenie. Powracając do Twojego pytania, jak zakładałam Instagrama, to w ogóle nie myślałam o tym, że będę go prowadzić w takim nurcie. To wyszło wszystko jakby jako suma wydania, wydania książki. No to właśnie może zanim przejdziemy do książki, która powstanie, to może mm -hmm. porozmawiam właśnie o tej, która już jest, już praktycznie rok, można ją... No tak, od marca. Od no. marca. Jest to w Manekin w Penuarze, mm -hmm. Dobrze, tak tak powiem. tak wiem I właśnie miałam też pytać właśnie, skąd ten pomysł, czyli pomysł po prostu, że odzgr... pojawi się od zgromadzenia tych materiałów, których po prostu było ci szkoda nie opublikować. E, wiesz co, no, to było tak, że właściwie chronologicznie nie do końca, dlatego, że to było tak, że ja pisałam pracę magisterską i licencjacką, tak jak już mówiłam, o prasie tuż powojennej. I jakoś tak zaczęłam bardziej się interesować tym okresem wcześniejszym. Zaczęłam gromadzić materiały, bardzo mi się ten temat... Znaczy to po prostu, bo ja funkcjonowałam wówczas jako dziennikarz-reporter, więc zaczął mi on po prostu dziennikarsko-reportersko bardzo kręcić. No i zaczęłam pisać różne teksty, na przykład publikowałam je w przekroju czy na dwutygodniku i przyszło po prostu zaproszenie z wydawnictwa do napisania przeze mnie tej książki. Mhm. Więc ona tak powstała. No a tak jak mówię, no inspiracji było bardzo dużo, no między innymi też te osobiste, no bo nie mogłam też tej książki napisać Inaczej niż przez pryzmat tych różnych opowieści, które otrzymałam jako. No, taki bagaż, kapitał społeczny od swojej, od, od swojej rodziny, zwłaszcza od babci i od cioci, no, które również były takimi, powiedzmy, krawcowymi. No, maszyna do szycia to było coś, co ich no, stanowiło jakby element wystroju wnętrza ich, ich domów, więc no, temat ten cały czas no, był mi bliski, a one m, oczywiście nie wychowały się w dwudziestoleciu międzywojennym, bo były młodsze, ale od swojej mamy też mhm, y, bardzo dużo. Tak, bardzo dużo jakby zachowały, zachowały mhm. takiego stylu i m, takiego po, specyficznego postrzegania ubrań. To zresztą o czym trochę wcześniej mówiłyśmy, czyli takiego podejścia do odzieży w kontekście historii osobistych. No więc jakby powiedzmy, że napromieniowana takim podejściem do, do mody zaczęłam po prostu pracować nad tą książką. No a już później te materiały, które zgromadziłam, no to tak jak mówię, potem się przerodziły, po, potem się przerodziły w Instagram. A skąd, miałaś pomysł właśnie, skąd czerpać materiał, bo wiadomo, że właśnie od tam mamy, babci, mhm. a, bo trzeba tego więcej na pewno. No i... oczywiście, no znaczy, zaczęło się w sumie tak trochę niewinnie, bo jak pisałam pracę licencjacką i magisterską, to tak jak już mówiłam, powtarzam to chyba czwarty raz, przepraszam, ale w sumie muszę teraz dopowiedzieć jedną rzecz, że ja badałam to pismo, które ukazywało się w Polsce jako pierwsze samoistne pismo kobiece po drugiej wojnie światowej ukazujące się i to była moda życie praktyczne i Właściwie z takiego dosyć prozaicznego powodu zaczęłam te pisma gromadzić, kupować na różnych aukcjach internetowych, dlatego że po prostu w bibliotekach tutaj na miejscu w Krakowie, gdzie mieszkałam, nie byłam w stanie przeczytać wszystkich tych pisma, robiłam analizę ilościowo-jakościową. No i brakowało mi po prostu numerów, i tak się szczęśliwie złożyło, że udało mi się znaleźć już na jakimś nie pamiętam, na jakim portalu aukcyjnym większość z tych tytułów, i tak trafiłam na historię bohaterki z, mojego, z pierwszego rozdziału mojej książki, czyli, panią, czyli historię pani Teresy w skrócie Teresy. Tak, jak ją nazywała cała rodzina. Która, była, która otworzyła dla mnie w pewnym sensie jej historię jej życia. Otworzyła dla mnie historię tego krawiectwa domowego w dwudziestoleciu międzywojennym się rozwijającego. No potem oczywiście przyszły historie, historie prasy, historie w ogóle pokazów mody, różnych zakładów przemysłowych i tak dalej. No ale wiedzę o tym czerpałam głównie z kwerendy archiwalnej, po prostu z dokumentacji takiej archiwistycznej. No oczywiście pomocne są biblioteki cyfrowe, ale nie, które są dostępne na po prostu przez Google, no ale to nie wszystko jest się w stanie w taki sposób mhm. wyczytać, jak pewnie wiesz, no bo rozmawialiśmy wcześniej, że, że ty pracujesz nad ilustrowanym kurierem codziennym, więc no, nie wszystko da się w ten sposób zbadać. No więc oczywiście kwerenda archiwalna, też kwerenda fotograficzna, no ale udało mi się spotkać w sumie z dosyć sporą liczbą osób, które jeszcze pamiętały tamte czasy, na przykład taką chyba cenniejszą rozmową dla mnie była rozmowa z córkami Państwa Krzyckich, czyli twórcami takiego imperium prasowego. No może nie na miarę Ikaca krakowskiego, ale imperium jeśli chodzi o prasowego, jeśli chodzi o medium kobiece, na pewno. Czyli właścicieli mojej przyjaciółki. Pisma, które funkcjonowało, było pismem masowym i absolutnie hitowym, jeśli chodzi o prasę kobiecą w międzywojniu, bo ona się sprzedawało chyba w 250 tysiącach egzemplarzy, no więc to była jakaś rekordowa liczba sprzedaży, mhm. bo na przykład taki bluszcz, który no, wszyscy znamy i właściwie wyrył się nam tak w pamięć. No najbardziej tak właśnie, jak prosy kobieca, to właśnie bluś. Tak, tak a on się sprzedawał w, w nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy, no, no więc 20, Lidwa, a 250, ogromne, no, to jest ogromna różnica. różnica. Mhm. E, no więc e, wspomnienia tych córek państwa Krzyckich, czyli właśnie tych właścicieli, pani Anny i Alfreda Krzyckich. Rozmowy z nimi były takie chyba najbardziej dla mnie ważne i też pomogły mi dużo uzyskaniu informacji na temat tego, jak ten system powstawał. System modal, ale przede wszystkim system prasowy. No więc tak, no była rozległa, też ja nad tą książką bardzo długo pracowałam, bo hmm. no, bardzo dużo też przeczytałam książek. To była takiej... żmudna praca, że... No tak, dlatego, że ja sobie, po... ja sobie przyjęłam za, założenie, takie dosyć ambitne, że postaram się przeczytać roczniki tych pism kobiecych, o których jest mowa. Czyli przeczytałam cały przegląd mody, przeczytałam, no nie byłam w stanie przeczytać całej mojej przyjaciółki, no bo jednak to ekstremalne wyzwanie by było, ale... No ale tak, szukałam, czytałam moją przyjaciółkę dosyć dokładnie, dlatego że szukałam zmianę o moich bohaterach. No więc kwerenda była rozległa i dotyczyła archiwów, rozmów z bohaterami, więc można powiedzieć, że ta książka to jest wynik takiej kwerendy dziennikarskiej, reporterskiej, ale też naukowej. To jeszcze tak jedna rzecz, tytuł, jakby, bo tak mogą, niektóre osoby mogą jakby nie wiedzieć dokładnie co znaczy, uh -huh. ja bym się mogła tak... Tak, pokrótce. Tak. Znaczy, tytuł odnosi się do systemu kopiowania, który, mody, który właściwie zdominował cały, cały system mody międzywojennej w Polsce, to jak on powstawał. Żeby nie zdradzić wszystkiego. Zasadniczo chodzi o to, że system mody w Polsce tworzony był głównie przez kupców w tym okresie. To znaczy yy, wszelkie wykroje albo te najbardziej popularne modele sukien czy w ogóle ubrań, które były sprzedawane u nas w kraju, one pochodziły z... Yy, one były sprowadzane przez kupców z targów międzynarodowych albo z pokazów kolekcji, które odbywały się we Francji albo w Londynie, albo w Paryżu, w Londynie, albo czasami w Wiedniu. One też były stamtąd były sprowadzane. I kupcy kupowali podczas tych pokazów yy, i w przestrzeni popokazowej przewidywane yy, bestsellery kolekcji. Sprowadzali je do Polski i adaptowali na polskie warunki. No i problem tylko polegał na tym, że była ogromna rywalizacja między tymi kupcami, ponieważ Zazwyczaj działalność kupiecka powiązana była z działalnością sprzedażową, tak? Na przykład Bogusław Herze, czyli przedsiębiorca, który prowadził największy dom mody w Warszawie, on sam był kupcem, jeździł do Paryża, sprowadzał, sprowadzał, sprowadzał ubrania. To się nazywało wyjazdy po modę. No i tak w taki sposób funkcjonowała bardzo duża ilość domów mody w Polsce, nie tylko oczywiście w Warszawie. I pomiędzy kupcami i właścicielami tych salonów była dosyć spora rywalizacja, dlatego, a jeszcze w międzywojniu rozwinęła się dosyć mocno tak zwane szpiegostwo przemysłowe profesjonalizował się zawód krawcowej, czyli ludzie na przykład patrząc, podchodząc do witryn sklepowych, byli w stanie odtworzyć ubrania. Z zwiększała się coraz, coraz bardziej wiedza kobiet, jeśli chodzi o krojenie ubrań, modelowanie i w ogóle krawiectwo, więc po prostu kupcy w obawie przed tym, że ich sprowadzone przez nich ubrania zostaną Skopiowane. Zamiast ubrań do witryn sklepowych na ten okres wieczorny i nocny, zakładali na manekiny szlafroki, które wówczas nazywały się peniwarami, albo takie płaszczyki domowe, albo po prostu bieliznę domową. Więc stąd ten tytuł. Nie wymyśliłam go też sama, dlatego że to jest fragment właśnie jednego z tekstów dziennikarskich, które przeczytałam w przeglądzie mody, gdzie wprost wyśmiewano się z tego, że Jesteśmy tak za ściankowym krajem, że nie jesteśmy w stanie wyzbyć się jakby tego lęku przed skopiowaniem kopii, no bo to mniej więcej do tego mm -hmm. się sprowadzało. I jest problem na przykład na ulicach Krakowa czy Warszawy z zaaranżowaniem witryny sklepowej, na której byłyby rzeczywiście ubrania. Po które zresztą ci kupcy specjalnie jeździli do Paryża, tak? Ale oni po prostu ze strachu przed kopiowaniem mhm. wstawiali do tych witryn, do tych witryn manekiny w paniuarach no więc stąd tytuł. Czyli tak naprawdę, co powinno być w witrynie, było tylko w sklepie dostępne, nie było jakby dla każdego oka. Tak, tak, dokładnie. Przechodząc. I no i zależało mi też na tym, żeby ten tytuł książki w pewnym sensie odnosił się do tego, o czym w ogóle ta książka jest, czyli o tym rozwoju mody w Polsce w modelu kopiowania niestety i kombinowania tego, kombinowania sobie ubrań, no bo... Mm, jednak wydaje mi się, że konkluzją z tej książki jest to, że społeczeństwo polskie było w tym okresie bardzo biedne, i ja starałam się zdekonstruować trochę ten mit o Warszawie jako Paryżu Północy i w ogóle Polsce jako takim wówczas odrodzonym, oczywiście niepodległym kraju, które bardzo szybko dźwignęło się z tych swoich kłopotów powojennych i i z tej sytuacji porozbiorowej, i, yy, i zaczęło się rozwijać yy w takim, powiedzmy, narodowo-patriotycznym duchu, dosyć szybko. Yy, no nie do końca tak było. Społeczeństwo było bardzo biedne, i również to oddziaływało na system mody, który nie mógł się rozwijać tak, jak powinien się rozwijać, dlatego rozwijał się w modelu kopiowania. Y w twojej książce można tak przeczytać, że na podstawie, tak też w granicach mody, że na podstawie piór można było odróżyć mężatkę od panienki mhm. i czy właśnie ta moda dwudziestolecia była takim dosłownym wyrażaniem siebie, mówieniem o sobie, że właśnie te same dodatki coś mówiły już o właścicielce, czy na tym też się tak właśnie... Jak najbardziej, dlatego że moda bardzo silnie pokazywała kim kto jest w społeczeństwie. Na przykład, jaki rodzaj rękawiczek się nosi? Czy ma się na sobie pończochy bawełniane, czyli te tańsze, w domyśle, czy się ma już na sobie jakiś sztuczny jedwab, jeśli chodzi o pończochy? Czy się ma na sobie płaszczy, czy się ma na sobie chustę? Myślę, że to nie będzie przesada, jeśli powiem, że większość kobiet nosi chusty zamiast płaszczy, tak? Wtedy. Czyli takie narzucane funkcji płaszcza, wełniane, samodziałowe pledy. Kolejna rzecz, no to oczywiście kapelusze. Kapelusze właściwie i rękawiczki. No to jest taka dystynkcja mody miejskiej, prawda, w tym okresie. Nie wszyscy je noszą, popularyzują się również w ramach, no ale okrycie, okrycie głowy jest powiedzmy, że obowiązkowe, więc spora część kobiet nosi chusty albo jakieś chusteczki. No oczywiście to. To głównie wyznacza jakiś tam status, status kobiet na prowincji. No ale też nie, nie możemy tak uogólniać, dlatego że to wydaje mi się, że to każda kobieta to jest osobna historia w tym miejscu. Więc na pewno jest tak, że moda wyznacza jakiś, jest elementem jakiegoś systemu obyczajowego i ona jakby pokazuje granice tych systemów. Czas, niestety, już nas zatrzymał. Mhm. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.